Witam z tej strony Kaziosło, to jest kolejny odcinek Food Managera. Jak widzicie, zamiast Olimpii Grudziądz mamy rozbiór Katowice. Z racji takiej, że zostałem zwolniony potem z Olimpii Grudziądz, spadając z ligi, było równoznaczne oczywiście ze zwolnieniem, nie? To zagrałem trochę meczy sparingowych. Zobaczymy sobie całość, jak to wyglądało. Dwa remisy, jedna porażka, jeden o zwycięstwo. Później miałem jeszcze w planach rozegranie jednego sparingu, ale został on wycofany, przepraszam, wycofany, zablokowany przez oczywiście awans w Pucharze Polski. Dzisiaj zobaczymy sobie losowanie Puchar Polski dalszych rund oraz mecz z Karpatami Krosno. Jeżeli będzie jeżeli będzie krótki odcinek, no to wtedy jeszcze możliwe, że zobaczymy jeszcze mecz z Wigrami Suwałki. Na pewno będziemy widzieć ten mecz. Oraz ten mecz, jeżeli się uda utrzymać w lidze, nie spadniemy. To jest ciężkie. Tak wygląda mój cały zespół. Tak wygląda moje rezerwy. Tutaj jest dwóch piłkarzy, ale z racji takiej, że oni są też, jakby widzicie, Krzemiński i Zajka w rezerwach. I Krzemiński, Zajka i Krzemiński, oni są też tutaj, więc to jest po prostu cały mój zespół. Mam dokładnie 16 piłkarzy w składzie. Reszta to są typowe szaraki. Szczerze mówiąc, nie mam pomysłu. Zmieniłem też taktykę na 4-4-2. Diament szeroki, że tak to powiem, ponieważ na bocznych pomocników mam zamiast środkowych. Bo w wariancie wońskim jest środkowi pomocnicy, defensywny oraz ofensywny. Tutaj nie zmieniałem żadnych poleceń, tylko właśnie przesunąłem tych zawodników na boki. I tyle. Dodałem polecenie tutaj dla drużyny. Ustawiłem tak taktykę, że została nasza 4-2-3-1 na kontrataku oraz 5-3-2 na defensywie. Zmieniłem z ofensywy na kontrolę. Ale dobra. Rozpocznijmy losowanie. Przepraszam, tak za psa. I przepraszam też za drobną przerwę miałem spowodowaną tym, że byłem chory i to dlatego. Górnik Łęczna zagra z Odrą Opole lub pod Widziem, Miedź z Gryfem lub Raków z Wigrami. Znaczy, kurczę. To było trochę dziwne. A nie, Olimpia Grudziądz lub Siarka z Lechią, Ruch z Stołą Oświęcim lub Pruszkowem, to Ostrowiec lub Stomin z Tandencją, Śląsk lub Chrobrym lub GKS Tychy, MK Złomża lub Gosiedlce z Kaliszem bądź Płocinnymi, Elana Toruń lub Wisła Puławy z Arką, Legia ze Stalą Rzeszów lub GKS Katowice, Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków, Karpaty Krosno lub Rozbój Katowice z Polonią Warszawa lub Bytowią, Jagiellonia z Koroną, Lech z KGHM Zagłębie, Puszcza lub Górnik Zabrze z Termoliką, Krakowia zagra z Chojnicianką lub Staromierec i Wisła Płock zagra z Katowicą lub Piastem Gliwice. Teraz zobaczmy trzecią rundę. Pierwszej parze, a tak, nie. W pierwszej parze mamy możliwe ekstraklasowy zespół kontra pierwszoligowy, jedynie to jest możliwe. My mamy szansę na trafienie na Górnik Łęczna, Odra Opole lub Podbeskidzie. To są zespoły. Podbeskidzie jest pierwszej lidze. Nie, przepraszam, czekajcie. Nie, dobrze, Górnik Łęczna. Okej, okay, jeszcze ćwierćfinał. To już jest mały co do powiedzenia. Zbyt dużo zespołów jest, żeby powiedzieć, jakie mamy szanse. Bo wątpię, żebyśmy awansowali dalej niż teraz jesteśmy. Ale zawsze może być ciężej. Dobra. Co do składu, będzie oczywiście pierwszy skład taki jak jest. Dałem tak dla woli wyjaśnienia.
Wiem, że głupio zrobiłem, ale zrobiłem tak. To jest standardowo. Tutaj podpisywanie kontraktów ma tak. Dyrektor do spraw sportowych oraz prezes. Dotąd dyrektor do spraw sportowych się zajmuje wszystkim, czyli wyszukuje transfery do klubu, przedłuża kontrakty. Ja się tylko zajmuję zatrudnianiem pracowników. Współpracowników, znaczy ja z racji takiej, że potrzebuję piłkarzy na już. Na już, więc szczerze mówiąc, będzie ciężko mi cokolwiek znaleźć własnoręcznie, więc wolę to powierzyć asystentowi. Nasz asystentowi, przepraszam was bardzo. Znaczy nie asystentowi, tylko bardziej mam tu na myśli dyrektora do spraw sportowych, powiedziałem asystent, ten błąd popełniłem. Ale bardziej to dyrektorowi chcę powierzyć z racji takiej, że no, potrzebuję piłkarzy na już, w cudzysłowie mówiąc, ale potem już oczywiście jakbym miał kolejny sezon, to już potem będzie dużo lepiej, że będę ja się tym zajmował, tak? 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Okej, wpisane. Tak, czekajcie, tak, moje schematy. Lewy? Nie, to jest też lewy. Lewy. Jest schemat prawy. Tutaj jest schemat lewy. Prawy. Wolny. Tutaj schemat lewy. Teraz ustawiłem też tam iść środkiem boiska, to jest może dziwne, bo mam miałem w ogóle środkowych pomocników, jest tylko defensywny oraz to wysunięty ofensywny. To jest lewy, to jest prawy. Dobra. No i rozgrywamy ten mecz z Karpatami Krosno. Jest 7 minut odcinka, więc będzie tylko ten mecz z Karpatami dzisiaj. Potem ustalę sobie, muszę to spisać też, że które mecze będę wam pokazywał w kolejności. Zra takie, żeby nie popełniać błędów, w tym sensie, że nie nagram tego odcinka, będę nagrywał inny. Tu się zapomnę. Zobaczmy, jak tam ten zawodnik jest dobry, czy nie. Tutaj Wrześniński. No, można powiedzieć, że jest ok. I tak, jeżeli mi się teraz nie uda w rozwoju, będę mieć problemy. To rozpocznę od nowa na zapisie już jak powiedzieć na zapisie bazy danych 3.0, w sensie z nowej tej zimowej zimowego okienka transferowego. Możliwe, że wezmę wtedy ten klub, w którym startowałem tą bazę danych. Zresztą ten sezon. Czyli nie mówię o rozwoju, tylko oczywiście cały sezon FM-owy startowałem. Bądź wezmę jakiś dobry zespół mając niskie ustawienia, informacje taktyczne, polecenie i tak dalej. Dobry zespół, ale nie aż tak dobry. To będzie na przykład pierwszoligowy klub, ale angielski pierwszej ligi. Nie mówię tu o Premiership, tylko o Championshipie. Championshipie bądź włoskiej ligi. Włoskiej ligi. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy też, czy nie będę wtedy grał na pewnej rewolucji w polskiej ekstraklasie, bo jest
zrobiona baza danych, w której jest przeprowadzona reforma zamiast podziału punktów jest 16, zamiast 16 zespołów i podziału punktów jest tych zespołów 18, no bez podziału punktów tam macie wtedy 30, 18, 32 mecze, nie czekajcie, 17, 34 mecze, 34 spotkania. Jeszcze oczywiście zaraz dla pewności sprawdzę. Raczej 34 spotkania, no i wtedy macie troszkę inaczej ten kalendarz ułożony, zaczyna się w sierpniu, z tego co pamiętam. Nie sprawdzałem tego oczywiście dokładnie, ale raczej tak mówili, że w sierpniu się zaczynać. I też okienko się tam zaczyna w styczniu, nie tak jak jest normalnie w lutym, tylko u nas jest w lutym oczywiście, ale tam się zaczyna specjalnie w styczniu. Z racji takiej, że to jest okienko przesunięte, z racji takiej, że tamte wszystkie ligi startują tak naprawdę, no, wszystkie ligi europejskie nie, ale te nasze, że tak powiem, ekstraklasa i tak dalej, ona zaczyna przecież w styczniu, więc też w styczniu, w lutym, więc nie ma co serce, tak? Okej. Zobaczmy, mam nadzieję, że coś się uda z tego wyczarować. Dobra, zaczynamy tym Karpatami Krosno. W pierwszej rundzie Puchar Polski nie jesteśmy faworytem. Tam mamy gdzie uniknięcie tej klasacji zawsze jest. Też tutaj w lidze mamy też, żeby uniknąć spadku, a nie awans. Teraz mi się tak wspomina, tak myślę sobie, że tam wtedy mi się wydaje, że przez tego menadżera, którego miałem bardzo kilkunastoletniego, właśnie mi przez doświadczenie mi kazali zrobić awans w awansie. No ale też może od zarządu to zależało, nie wiem. A naprawdę to było dziwne, że wiecie, dopiero co zespół awansował, a już chce awans do Ekstraklasy. To było dziwne. Dobra, się mi z tym symuluje, znaczy symuluje, niech się przetwarza, bo tutaj mało czasu jest. Staram się cały czas zbierać, to jest spróbować części, zbierać na te części. Ciężko mi to wychodzi, mam nadzieję, że do końca roku zdążę z tym upgrade'em komputera, mam nadzieję, że też, szczerze mówiąc, do wakacji zdążę. Przynajmniej procesor kupić, żeby już móc nagrywać na tym lepszą produkcję. Ale to będzie ciężkie znowu też z mojego powodu, więc tak, bo miałem w planach, szczerze mówiąc, wątpię, że te plany by wyszły, ale miałem w planach jechać na Pyrkon. Wątpię, że coś z tego wyjdzie. Brzeski. No, dobra. Wygramy w wschodzie Bobrowski, Balog. Zaczynam oczywiście od napastników, tak odwrotnie. Tot. Lachowski, Wrześniński, Ozga oraz Kasprzyk, Czystalski, Lech, Zajączkowski oraz Zajka. Nietypowo zacząłem. Na ławce usiądą Olszewski, Trat, Bielawski, Szymański, Krzymiński, Nowak oraz Bober. 3/4 10 zawodników nie ma już numerów. Tak, tutaj 17 jest możliwe, więc damy. Nie będzie. Zresztą nie będzie tam możliwy. Szymański dostał 20 zamiast 10. Okej. Też muszę. Muszę też zapamiętać, że. Aj. Przepraszam was bardzo, mam ścinki. Nie wiem dlaczego. Jeżeli będę te ścinki się tak powtarzać, to będę musiał przerwać nagrywanie FM-a.
bo naprawdę tworzę po prostu ten, bo mam szczerze mówiąc kartę meta włączonego w tle. Możliwe, że tam coś się pobiera, instaluje i tak dalej, dlatego mam też ten. Ponieważ włączam Battle.neta przed nagraniem. Teraz sobie przypomniałem, że zostawiłem go w tle, bo chciałem to sprawdzić. No i w końcu to przyszło do Batot. Ozga. Tot. Lachowski. Ozga. Tot. Balon. Dobrowski. Aj, piękna bramka w pierwszej, tak naprawdę w drugiej minucie tego spotkania. Bobrowski strzela swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu oraz w debiucie w składzie Rozwoju Katowice, przypominam. Tot. Teraz przyk. Paweł Lisiński broni. Też chcę wrócić powoli do tego nagrywania z trybu 3D, bo nawet u siebie gram na trybie 2D. Czasem chcę wiedzieć, jak ta akcja wyglądała, tak? Wilk. Domon. Wilk. Pokaż. Domon. Ponad bramką. Ponad lub obok bramki, nie wiem dokładnie właśnie. Kopusz. Lewek. Duda. Kolbusz. Domon. Pokaż. Daleko od was, od bramki. W ogóle ciekaw jestem, jaki wynik typujecie w polskiej hokej lidze. Jest finał Cracovia kontra GK Stychy. No i właśnie jestem ciekaw, jakiego zwycięzcę typujecie, ponieważ oczywiście wiecie, jaki ja mam typ, że GK Stychy, no ale ostatni czas przez sześć kolejnych z serii. Przepraszam, przez sześć kolejnych finałów. Nie mówię oczywiście pod rząd, ale przez sześć kolejnych finałów, które spotkało się GK Stychy oraz oraz Krakowie. Żadnego GK Stychy nie wygrał. Ostatni przegrał 4 do 3. Z racji takiej, może częściowo, z racji takiej, że ostatni mecz na Krakowi. Dobra, ja sobie chwilowe cięcie, zaraz to zwracam. Dobra, przez chwilę się nie odzywałem, bo musiałem, tak mówiąc, włączałem teraz okienko ze znajomymi, mam nadzieję, że wyłączyłem. To się, no, na szybko robiłem. Dobra, w pierwszym meczu jeszcze to sprawdzę. Lachowski, Duda wybija piłkę, Wrzesiński. Kasprzyk. Lech, aj, to był taki rykoszet od Lecha, odbił się, wycofał tą piłkę, no i możliwe, że straciłem przez to bramkę, Bobeczko. Pieczko Wilk. Ozga, Tot. I balon. Sensny, to Wiesiński. Spotkasz tu na spalonym. Ja tego spalonego tam nie widziałem. Jajka. Dąbrowski, Ożoga, Balok. Ozga. Balok. A i ponad bramkę. Na razie jest, można powiedzieć, gra czysta, bo nie widać żadnych kartek. Co? Może faule były, ale kartek żadnych na razie nie było. Więc może nie jest to procentowa, bo nie wiem dokładnie, czy były tam faule, nie pamiętam. Tak, mam krótką pamięć. Ale czysta gra jest. Tak. Lachowski? Z prostą w mur Ożoga, Lech. Ozga, nie, Ożoga. Wrzesiński, AI. Gra. Tak chwilowo, chciałem tylko pokazać. Usunąłem z gry spalonego, tak wygląda ten to ustawienie poleceń. Usunąłem grę spalonego ze standardowych, ale wolne pozostało. Prawdopodobnie zostało przez. Nie, przeze mnie zostało. Normalnie usunąłem wolne pole, z racji takiej, że wydawało mi się, że przez to głównie traciłem zbyt dużą ilość bramek. Lachowski. A że no, po prostu piłkę zbyt dużo razy traciłem. Tot. Duda mu odebrał piłkę. Domon. Stokarz. 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 Domon.
Gustawski, Bobowski, Tot, Balok, obok bramki. Dużo się w tym meczu dzieje. Nawet gdyby tam nie było tych 7 minut, to teraz mielibyśmy około 13 już, ale mamy gdzieś jest, że dużo się dzieje. Dużo się dzieje w tym spotkaniu. Zobaczcie. Ilość przerw, a jeżeli pamiętacie, parę meczów było takich, co było, nie wiem, co było kilka akcji na krzyż, tak naprawdę. Znaczy ilość przerw oczywiście w tym, tak jakby, tych pokazywanych spotkaniu rzeczy. Bardzo duża ilość, tak? Jest tu coś do zmiany? Szczerze mówiąc, nikogo nie ma. Lech oraz... Kontrolować trzeba u Lecha oraz Laskowskiego. Lachowskiego, przepraszam. U Lachowskiego ożogi dotknę te wartości kondycyjne. U niego, u tego pierwszego, którego wymieniłem, znaczy u tego 70 coś procent, u Lecha mamy 76%, u niego trzeba mocno kontrolować to, żeby ta kondycja nie spadła do niego i kontuzji nie dostał. Zajączkowski, nie wiem kogo wstawić, szczerze mówiąc. Prawie Nowaka, jeżeli dobrze czytałem. Tak, Nowak. Zresztą takie, że to też prawa strona, więc powinien sobie poradzić. Oczywiście nie jest obrońcą, ale strona jest dobra, tak. Kolbusz, to środkowa nie będzie. Kazek, Nowak, ej, mówił drożny. Kazek przedłużył tą piłkę, ale Nowak wybił ją na rzut drożny właśnie. Kolbusz jeszcze raz, to środkowanie. Lachowski, wybija piłkę. Mamy teraz plus auto. Ale już nic z tego auto nie będzie. Kot, Nowak. Bobowski, Pawlusiński ponad bramką. Lachowski. Ozga, Lachowski. Już nic z tego nie było, teraz takie, że Lachowski był na front. Wrzesiński, Nowak, Ozga, Dialog, Tot, Wrzesiński, Tot, Balok, Olusiński, Dziubiuka, jeszcze Wrzesiński, Kazek, Gąsior, aj, nic z tego nie będzie. Szczerze mówiąc, już wcześniej mogłem zacząć, bo teraz jest wtorek, jak ja to nagrywam, to wyglądacie oczywiście w czwartek. Ale ja we wtorek to nagrywam 20. Nasz we wtorek, w środę już, bo jest po północy 23. 22, pardon. A wy to oglądacie około 30. Około kwietnia już prawie. Mogłem to wcześniej, chciałem to wcześniej nagrywać, ale no byłem chory. W sobotę mnie nie było też w domu, bo poszedłem na koncert. Tak, chory. Chory poszedłem na koncert. Nie no, wtedy już mi przestało boleć, miałem lekki kaszel. Lekki kaszel miałem, ale byłem mocno ubrany, mocno poubierany, żeby właśnie nie przeziębić się jeszcze bardziej. Poszedłem na koncert, bo znajomy po 8 latach wracał na scenę. Szczerze mówiąc, jeden znajomy, bo tam cały nasz, no nie jeden, ale znajomy właśnie jest słowił odnowicielem tego zespołu, ponieważ on założył tam ze swoimi znajomymi, których też znałem oczywiście. Ale później całość odeszła z zespołu, on tylko został. No i właśnie na nowo sklecił skład. No i dobrze się bawiłem, szczerze mówiąc. Grają rocka z takich lat 80. W stylu właśnie Lofty, jeżeli kojarzycie GTA Vice City, to właśnie w stylu tego zespołu z GTA Vice City. I nawet na demotywatorach na nich trafiłem, znaczy w sensie wpisując w Google zespołu Silver Samurai, właśnie tak się nazywa ten zespół. Jak pisałem Silver Samurai, żeby podesłać koledze piosenkę, no i trafiłem, patrzę, demo. Narzekacie, że nigdy nie gra już polskiego dobrego rocka, to nie znacie Silver Samurai. Taki demotywator. Nasz nie, narzekacie, że nikt nie gra dobrego rocka z lat 70. 80. To nie znaczy Silver Samurai, tak coś było. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że trafię
pierwszej edycji płytę. Tak, ale to wiecie, przerwy długo było. Pewnie to co mieli to już potem porozdawali z płyty, ale mam nadzieję, że trafię, znaczy, że trafię, że dostanę w reedycji, to co będzie w reedycji. Po prostu trafię na tą płytę. Sobie gdzieś na półce położę. Pamiętam, że jeszcze był taki jeden. Pamiętam, że byłem na jakimś koncercie. Chyba parę lat temu, miałem chyba z 15-16 lat. To było w szkole. W jakiejś szkole? Nie wiem, tylko górę coś. Jakieś tam dni, miasta? Nie pamiętam, ale wiem, że jakieś tam szkole to było. Tam koncert charytatywny wtedy był z Włośku może nawet. Nie pamiętam, ale wiem, że wtedy kupiłem jakąś płytę, nie tego zespołu, no ale innego zespołu, że się gdzieś tam leży jeszcze mi ta płyta. Nawet nie wiem gdzie, Balog? Sokołowski? Sokołowski, proszę. Wygrywamy z Karpatami Krosno 2 do 0. Oczywiście jeszcze może się zmienić wynik, ale póki co jest 2 do 0. Piczak, Babietko. Piczak, Ożoga, Piczak. Zbijamy piłkę, jeszcze Duda. Obiecko. Pinczak. Kazek, obok bramki i chyba skończymy w tym miejscu. A nie, rzut rożny, obok bramki, ale jednak... Nasz odbił piłkę Zajka. Zjaka. Lachowski? Obleśnicki prosto do rąk. Będziemy spotkanie wygrywając. Okej. Okay. Nie zmieniam nic, bo potem jeszcze się pogorszy. Sędzia, nie najlepszy występ w karierze, 5-9, czyli taki średniak. Średni mecz. Grywamy w pierwszej rundzie, czyli gramy w drugiej rundzie z Bytowią, z zespołem, z którym będziemy grać, rywalizować w lidze. Otrzymujemy też pieniądze, jakieś pieniądze, Borkowski tutaj debiuty oczywiście. W drugiej rundzie gramy na stadionie naszym z Bytowią. Pochwalimy jego występ oczywiście. My się spotkamy w kolejnym spotkaniu, a w sumie, wiecie co, zobaczymy się w meczu z Bytowią oraz Pogonią Siedlce. Te dwa spotkania będą przerwy tak naprawdę między odcinkami, czyli Wigry oraz Warta. Później będzie trzy spotkania przerwy, rozegramy mecz z Górnikiem, Zabrze oraz Arką. Później czekajcie raz, 2, 3, 4. Row Rybnik, Stal Mielec. Raz, 2, 3, 4. Warta, Wigry. No i zobaczymy. Ja na pewno będę chciał rozegrać ten ostatni z dwa spotkania z wami. Ale dobra, w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie. Cześć.